Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa poranna. Najświętsze serce Jezusa od pierwszego momentu obudzenia się zwracam ku Tobie moją myśl i całe serce moje. Z miłością serdeczną składam Ci hołd czci najgłębszej i uznaję Cię za Pana i Boga mojego. Oddaję Ci wszystko, czym jestem i cokolwiek posiadam, zwłaszcza serce moje i serca wszystkich ludzi. Tę ofiarę serc łączę z Twoją ofiarą na krzyżu. Składam Ci najgłębsze dzięki za to, żeś czuwał przy mnie tej nocy jak najlepsza matka i zachował od wszelkiego nieszczęścia i nagłej śmierci, że dajesz mi czas, abym go mógł używać ku chwale Twojej i udoskonaleniu duszy mojej. Dopomóż mi, abym z pomocą łaski Twojej strzegł się grzechu, wzrastał w cnotach i miłości bliźniego. Łączę myśli moje, słowa, uczynki, modlitwy, prace i cierpienia z zasługami Najświętszego Serca Twego. Czuwaj nade mną, bądź ze mną, błogosław mi, o serce Zbawiciela mego. Amen. Komunia duchowa. O Jezu, wierzę, że jesteś obecny w przenajświętszym sakramencie ołtarza. Kocham Cię i pragnę się z Tobą zjednoczyć, ponieważ w tej chwili nie mogę Cię przyjąć w komunii świętej. Przyjdź do mego serca w sposób duchowy. Ukryj mnie w ranie Najświętszego Serca swego. Spraw, abym w Tobie i przez Ciebie mógł nieustannie uwielbiać, miłować i wynagradzać Twemu sercu. Amen.
trwa w cierpieniu. Wszechmogący, wieczny Boże, pociecho strapionych i mocy cierpiących, usłysz prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, aby wszyscy mogli się radować, że doznali w swoich potrzebach Twego miłosierdzia. Prosimy Cię, Panie, wysłuchaj łaskawie modlitwy swojego ludu, a chociaż słusznie cierpimy za nasze grzechy, wybaw nas miłosiernie dla chwały Twojego imienia. Boże, który starłeś pychę pradawnego wroga, szatana, przez cierpliwość swojego jednorodzonego Syna, daj nam, prosimy, ze czcią rozważać Jego cierpienia, z miłości ku nam poniesione i za Jego przykładem w spokoju ducha znosić wszystkie przeciwności. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Amen. O Jezu, boski Odkupicielu, bądź nam miłościw i całemu światu. Amen. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. Ojcze Przedwieczny, okaż nam miłosierdzie przez krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego jedynego. Błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O
przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. Przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. Przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na
na uleczenie ran dusz naszych. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. Przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu,
przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. Przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. Przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran.
zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. Przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych. Modlitwa w czasie nieszczęścia. Miłosierdziem swoim otocz nas, Panie, Boże nasz, i wybaw od wszelkiego nieszczęścia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze przedwieczny, oznacz nas krwią Baranka Niepokalanego, jak oznaczyłeś niegdyś domy swego narodu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O przenajdroższa krwi Jezusa, miłości nasza, wzywaj dla nas litości u Boga Ojca i wybaw nas. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Rany Jezusa mojego, źródła miłości i miłosierdzia, proście za nami łaskawie Ojca Niebieskiego, ukryjcie nas w sobie i wybawcie nas. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze przedwieczny, Pan Jezus do nas należy, podobnie jak Jego krew i nieskończone zasługi Jego. To wszystko składamy Ci w ofierze, a ponieważ ta ofiara jest Ci przyjemna, wybaw nas, jako że w Tobie nadzieję położyliśmy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze przedwieczny, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył, okaż nam miłosierdzie swoje i spraw, abyśmy żyli i należeli do Ciebie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Chryste Zbawicielu, ocal nas mocą Krzyża Świętego
jak ocaliłeś niegdyś Piotra na morzu i zmiłuj się nad nami. O Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, a będziemy wybawieni. O Maryjo, Orędowniczko nasza, wstaw się za nami, a będziemy wybawieni. Słusznie nas Pan karze za grzechy nasze, lecz Ty, o Maryjo, przyczyń się za nami, albowiem jesteś naszą najlitościwszą Matką. O Maryjo, w Najświętszym Sercu Syna Twego i w Twoim niepokalanym sercu położyliśmy całą nadzieję. Nie dozwól nam upaść na duchu. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Pan Jezus zachęca nas, módlcie się do mnie przez łzy mojej Matki. Odmawiającym koronkę do krwawych łez Maryja obiecuje, że pomoże w nawróceniu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez złego ducha. O Jezu przybity do krzyża, padamy do Twoich stóp i składamy Ci w ofierze krwawe łzy tej, która z największą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę krwawych łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą świętą wolę tu, na ziemi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wieczność w niebie. Amen. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu, na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze
przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu,
wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości, Matko Miłosierdzia, zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój boski Syn, Jezus, którego wzywamy, wysłuchał nasze wołanie, a przez przyczynę Twoich matczynych, krwawych łez, udzielił nam łask, o którego błagamy i doprowadził nas do szczęścia wiecznego. Amen. Twoje krwawe łzy, o Matko Bolesna,
kruszą moc szatana. O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją boską łagodność uchroń świat przed zagładą. Amen. Święty Paweł jest wytrawnym wojownikiem Jezusa. Wygrał ze wszystkimi. Widzieliśmy, ile różnych utrapień, ile prób przeżył, ale nigdy nie przejmował się tymi wrogami. Ale w tym doświadczeniu, im bardziej było trudno, w sposób tajemniczy doświadczył miłości Jezusa i mógł powiedzieć, że nic go już nie odłączy od miłości Jezusa. Trzeci rodzaj próby, o którym opowie Nowy Testament, trzeci typ walki duchowej, to jest prześladowanie. Prześladowanie to próba ucznia, która ta próba dokonuje się przy użyciu siły zewnętrznej, która prześladuje, ściga, poluje, terroryzuje, dręczy, upokarza, wtrąca do więzienia, krzywdzi, aż do przelania krwi niewinnej, jak choćby diakona Szczepana, którego zakrwawione szaty złożono u stóp młodzieńca zwanego Szawłem. I ten musiał być skrajnym fundamentalistą i fanatykiem religijnym. Szaweł był prawie talibem judaistycznym, takim zawziętym faryzeuszem, który każe sobie przynieść trofeum z krwią ukamienowanego ucznia Jezusa, z krwią świętego Szczepana. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów pańskich. Dzieje apostolskie, rozdział 9, werset 1. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów pańskich. Dzieje apostolskie, rozdział 9, werset 1. Mamy rozjuszonego fanatyka, który wybiera się do Syrii, wybiera się do Damaszku na kolejne polowanie na uczniów Jezusa. Oczywiście w imię Boga, w imię Jahwe. Dla Szawła było oczywiste, że eliminując chrześcijan, prowadzi wojnę religijną miłą Bogu. Dla Pawła to było oczywiste, że on to robi dobrze i ma tak robić. Szaweł jest pewny, że deptając uczniów pańskich jak szarańcze, oddaje chwałę Bogu. Jezus wybiera sobie ten dzień, kiedy Paweł siał grozę. Wtedy, kiedy dyszał żądzą zabijania. Tutaj święty Łukasz naprawdę pokazał kunszt opisania serca późniejszego świętego. Dyszał żądzą. Wiecie, jak się dyszy żądzą? Jak się chce zrobić komuś krzywdę. Czasami ktoś tak aż nie może wytrzymać, żeby komuś zrobić krzywdę. No to właśnie tak Paweł jedzie do Damaszku. Cały nakręcony nienawiścią w jego sercu jest tylko nienawiść. Żądza zabijania szarańczy chrześcijańskiej. I taki dzień wybiera sobie Jezus. Taki dzień wybiera sobie Jezus, żeby spotkać Szawła. Dzień najgorszy, wtedy, kiedy mamy najgorszy humor, wtedy, kiedy w naszym sercu przelewa się złość, gniew, nienawiść, przychodzi Jezus. Gdy Paweł zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Powiedział. A on: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Jezus wkracza do serca fanatyka religijnego i zadaje pytanie, ale to pytanie będzie brzmiało w uszach Pawła aż do śmierci. Jestem pewien, że Paweł, przygotowując się w swoim mieszkaniu w Rzymie do śmierci, cały
czas słyszał głos Jezusa. Dlaczego mnie prześladujesz? I te słowa Jezusa wryły się i przemieniły całe życie, cały sposób myślenia Pawła, przemieniły całe orientacje jego życia, jego pragnienia, zmieniły jego serce. I zobaczmy, że w tym pytaniu Jezus utożsamia się z każdym prześladowanym uczniem. Do Pawła dociera, do czego się posunął w swojej faryzejskiej pobożności, ale i też w swojej faryzejskiej nienawiści. Stanie się uczniem przemienionym miłością Jezusa i dla tej miłości zdobędzie cały ówczesny świat, aż po krańce ziemi. Do Pawła dotarło, że od tej pory będzie żył miłością i nie zrobi nikomu krzywdy. Że będzie misjonarzem miłości, z którym ludzie będą mogli zrobić, co się im będzie podobać. Natomiast on ma w swoim sercu ocalić miłość. Bo spotkał miłość, miłość go ocaliła od nienawiści i miłość przemieniła jego serce. I Paweł wytrwa w tym biegu i pod koniec swojego życia nie będzie już grama nienawiści. W tym sercu będzie już czysta miłość. I to jest walka duchowa. Nie pozwolić żadnym ziarenkom nienawiści zakiełkować. Bo wtedy Jezus powie ci, dlaczego mnie prześladujesz? Dlaczego mnie prześladujesz w innych uczniach? Czwarty rodzaj prób w Nowym Testamencie to są słabości. I to są wszelkie słabości, które utrudniają drogę ucznia Jezusa. To są wszelkie słabości, które utrudniają życie Ewangelią. I są to ciężkie formy słabości, które nas uwierają. No i zobaczmy niektóre słabości. To mogą być słabości moralne, czyli upadanie w te same grzechy. To mogą być grzechy lekkie, ale nas uwierają. Ciągle z tego samego się spowiadamy. I nic z tego nie wynika. Masz się z tego samego spowiadać. Kropka. To są słabości moralne. My chcemy je kontrolować. Chcemy, żeby one zniknęły. Ale jeżeli wolą Bożą jest, że one nie znikają po sakramencie pojednania, to mamy być wobec siebie łagodni i cierpliwi i spowiadać się znowu z tego samego. To są słabości. W życiu duchowym nie ma metody zero-jedynkowej. Nie będziemy mieli serca w 100% czystego. W tym sercu zawsze będzie trochę rdzy. I tak może być, byleby tej rdzy nie było zbyt dużo i byle nie była to rdza nienawiści. Słabości fizyczne. No, słabości fizyczne są związane z numerem PESEL. Czyli im bliżej mety, tym biegnie się ciężej. Na początku, jak się ma 20 lat, wszystko jest piękne i ładne i zdrowe i nie trzeba odwiedzać specjalistów. Słabości fizyczne to mogą być choroby, to mogą być choroby ciężkie, to mogą być choroby wstydliwe, upokarzające. Każda wizyta u lekarza jest upokarzająca. To mogą być poważne dolegliwości, to mogą być trudności naprawdę wymagające od ucznia Jezusa niezwykłej wiary. One sprawiają, że uczeń Jezusa każdego dnia robi krok na Kalwarię. To będzie utrata sił, utrata zdrowia, kiedy wytrwanie na Eucharystii jest już heroiczne. I te słabości fizyczne mogą nas zniechęcać. Nieraz to jest największa pokusa w chorobie, zniechęcić się, nie wytrwać, upaść, popaść w taki pesymizm. Cierpienie wcale nie uszlachetnia. Cierpienie nas miażdży, choroby nas miażdżą i wcale automatycznie nie sprawiają, że stajemy się święci. Któż?
Modlitwa świętego Bernarda. Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa. Ciebie o przyczynę prosi, tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik, płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Powierzenie Najświętszej Maryi Pannie. Panie, Ojcze Święty, Ty postanowiłeś zbawić ludzkość przez misterium paschalne. Spraw, abyśmy zostali zaliczeni do grona przybranych dzieci, które Jezus Chrystus, umierający na krzyżu, powierzył Matce Dziewicy. Boże, Ty pojednałeś świat ze sobą przez najdroższą krew Twojego Syna i pod krzyżem ustanowiłeś Jego Matkę, pojednawczynią grzeszników. Spraw, abyśmy za macierzyńskim wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny otrzymali odpuszczenie naszych grzechów przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo, bolesna Matko ukrzyżowanego Zbawiciela, Ty, jak nikt inny, przeżywałaś mękę swego Syna. Twoje przeżycia w bardzo wymowny sposób wyraża obraz ukazujący Ciebie jako Matkę nieustającej pomocy. Widzę na nim Ciebie, trzymającą Dziecię Jezus na ręku i razem z Nim patrzącą w stronę krzyża. Dziś również ja patrzę w tamtą stronę. Proszę Cię, o Najlepsza Matko, pomóż mi z taką wiarą, nadzieją i miłością przeżywać mękę Zbawiciela, z jaką Ty ją przeżywałaś. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Największą miłość i przepaść miłosierdzia poznaję we wcieleniu Słowa. Dziś odczułam bliskość swej Matki, Matki Niebieskiej. Przed każdą komunią świętą gorąco proszę Matkę Bożą, aby mi dopomogła w przygotowaniu duszy na przyjście Syna swojego i czuję wyraźnie jej opiekę nad sobą. Bardzo ją o to proszę, aby raczyła rozpalić we mnie ogień miłości Bożej, jaką płonęło jej czyste serce w chwili wcielenia Słowa Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Powiedział mi Jezus: Córko moja, w tej medytacji rozważ miłość bliźniego. Czy miłością Twoją ku bliźnim kieruje miłość moja? Czy modlisz się za nieprzyjaciół? Czy życzysz dobrze tym, którzy w jakikolwiek sposób Cię zasmucili albo obrazili? Wiedz o tym, że cokolwiek dobrego czynisz jakiejkolwiek duszy, przyjmuję, jakobyś mnie samemu to uczyniła. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Kiedy przyszłam na pasterkę, cała pogrążyłam się w głębokim skupieniu, w którym widziałam szopkę betlejemską, napełnioną wielką jasnością. Najświętsza Panna owijała w pieluszki Jezusa, pogrążona w wielkiej miłości. Jednak święty Józef jeszcze spał. Dopiero kiedy Matka Boża ułożyła Jezusa w żłóbku, w ten czas jasność Boża zbudziła Józefa, który też się modlił. Jednak po chwili zostałam sam na sam z małym Jezusem, który wyciągnął do mnie swe rączęta. A ja zrozumiałam, aby go wziąć na swoje ręce. Jezus przytulił swą główkę do serca mojego, a głębokim swym spojrzeniem dał mi poznać, że dobrze mu przy sercu moim. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. O Maryjo, dziś miecz straszny przeniknął Twą świętą duszę. Prócz Boga nikt nie wie o Twoim cierpieniu. Twa dusza nie łamie się, ale jest mężna, bo jest z Jezusem. Matko słodka, złącz moją duszę z Jezusem, bo tylko wówczas przetrwam wszystkie próby i doświadczenia. I tylko w złączeniu z Jezusem moje ofiarki będą miłe Bogu. Matko Najsłodsza, pouczaj mnie o życiu wewnętrznym. Niech miecz cierpień nigdy mnie nie łamie. O czysta Dziewico, wlej w serce moje męstwo i strzeż go. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Poznaję coraz więcej wielkość Boga i cieszę się Nim. Ustawicznie z Nim przebywam w głębi serca swego. Najłatwiej mi odnaleźć Boga we własnej duszy. Serce moje jest żywym tabernakulum, w którym się przechowuje żywa hostia. Nigdy nie szukam Boga gdzieś daleko, ale we własnym wnętrzu, w głębokości własnego jestestwa obcuję z Bogiem swoim. Cieszę się Bogiem we własnym wnętrzu. Tu z Nim ustawicznie przebywam. Tu jest największa moja z Nim zażyłość. Tu z Nim przebywam bezpiecznie. Tu nie dosięga wzrok ludzki. Najświętsza Panna zachęca mnie do takiego przestawania z Bogiem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Modlitwa w obliczu śmierci. Wszechmogący Boże, niezgłębiona Twoja tajemnica i niezbadane Twoje drogi. Ty mnie stworzyłeś i wzywasz znów do siebie. Wszystko, czym jestem i co posiadam, oddaję w Twe ręce. Daj miłość przebaczającą i siły do przebaczenia bliźnim. Weź życie doczesne, a daj życie wieczne i udział w chwale zmartwychwstania. Amen. Dobra.